to właśnie tutaj, w tym budynku po drugiej stronie, pracowałam przez kilka lat. Dostęp do wielkiego świata mody to dla wielu nieosiągalne marzenie. To marzenie udało się zrealizować Urszuli z Białegostoku, która zdobyła pracę w jednej z najbardziej luksusowych i wpływowych marek świata. Tak naprawdę myślałam, że upadnę na kolana i wycałuję ziemię. Jak to się stało, że to mi się przydarzyło? A z drugiej strony, kurczę, ja na to ciężko zapracowałam. Przeszłam przez półroczny proces kształcenia samej siebie pod względem rekrutacji, bo zdobycie pracy to jest tak naprawdę sprzedanie samego siebie. Ćwiczyłam, bardzo, bardzo dużo ćwiczyłam. Naprawdę nie zrobiłam żadnej tutaj magii, jeżeli chodzi o zdobycie pracy. Ja zwyczajnie w świecie złożyłam swoje CV na stronie Chanel. Pokonałam 800 osób, a na ostatnim etapie wiem, że walczyłam z kimś bardzo ważnym z Wall Street. Nie pamiętam, kiedy tak wolno, kiedykolwiek szłam w Nowym Jorku. Zawsze się tutaj tak pędzi. Finalnie rezultatem mojej pracy było doradzanie 140 menadżerom, jak powinni ulokować swoje fundusze i finanse sprzedażowe. Miliony dolarów. Zdarzały się sytuacje, gdzie musiałam zadzwonić do głównego naszego szefa i powiedzieć: a gdzie pan poleciał za 12 tysięcy dolarów? Jesteśmy na Fifth Avenue, ruch ludzi, on nigdy nie ustaje. Tutaj jest zawsze tak samo dużo turystów. Wszystkich nas od małego ciągnęło, bo pierwsza była ciocia, która wyjechała i wszyscy chcieliśmy zobaczyć wielką Amerykę. Tyle się o tym mówiło, że ten świat jest taki cudowny. Chcieliśmy tą Amerykę zobaczyć. Pojechałam odwiedzić ciocię, także to były tylko i wyłącznie wakacje. Wówczas miałam 15 lat, a już w wieku 18 lat zostałam. Pobyt Uli w Stanach to typowy amerykański sen. Pracowała w salonie fryzjerskim, była sekretarką i studentką Temple University. Przyznam szczerze, że w Stanach nie czułam się jak u siebie przez te chyba wszystkie kilkanaście lat. To zawsze było moim marzeniem, żeby wrócić do Polski i ja po prostu spełniłam. Moi rodzice i moi znajomi myśleli, że oszalałam, kiedy zdecydowałam się nie dość, że odejść z pracy, to jeszcze wyjechać do Polski. Naprawdę nie wierzyłem, że to zrobi. I zrobiła to. Faktycznie zrobiła to. Cieszę się, bo wreszcie mam siostrę na stałe. No cześć, Lucia. Co tam u ciebie słychać? Dobrze, mama. Dojechałam do Warszawy. W pewne wakacje zaczęłam poznawać polski rynek mody. Tak naprawdę robi się tutaj sztukę dla sztuki, ale nikt nie mówi o biznesie. Urszula założyła portal o modzie i biznesie. Poza tym chce uczyć w Polsce młodych ludzi, jak właściwie kierować swoją karierą. 90% osób, która szuka pracy w modzie, ma zielonego pojęcia, co w tej modzie chce robić. Ula przede wszystkim dzieli się wiedzą praktyczną i swoimi życiowymi doświadczeniami. Przełożenie jeden do jednego wiedzy i tego, co wie o środowisku mody i o środowisku pracy w modzie na przykład, to co przekazywała naszym uczniom. To są moje skarby. Najbardziej polowałam chyba na tą torbę. Zależało mi bardzo na tym, żeby mieć właśnie weekendówkę w swojej kolekcji. Na tą torbę czekałam 2 lata. Ta praca zmieniła moje życie. Na pewno na lepsze. Coś pięknego. Ja doceniam każdą najmniejszą rzecz, którą udało mi się osiągnąć z Chanel.